Witam Państwa. Dzisiaj czwarty dzień listopada. Prawdziwa jesień się zrobiła. Plucha ochłodziło się. Także wchodzimy w sezon już jesienno-zimowy. A w przyszłym tygodniu będzie pierwsze posiedzenie nowego parlamentu, ale niektórzy posłowie już stali się dość popularni. Nowy poseł Platformy Obywatelskiej, pan Franciszek Sterczewski, wybrał się na wręczenie zaświadczeń o wyborze na posła w brudnym sportowym obuwiu. Zauważyli to dziennikarze, pojawiły się rozmaite komentarze i fotografie. A powiem szczerze, że nawet pani redaktor Wielowiejska z Tok FM, będąca gospodynią dzisiejszej audycji, w której uczestniczył pan Sterczewski, no też sobie robiła z tego pana takie podśmiechujki. Ale młody poseł wybrnął bardzo politycznie z tych zarzutów o niechlujstwo i powiedział, że ma brudne buty, bo tak się narobił w kampanii wyborczej. Odwiedził, jak mówi, 17 gmin. A rozumiem, że posłowie Platformy Obywatelskiej podróżowali w czasie kampanii wyborczej na piechotę i byli tak zapracowani, że nie mieli czasu zadbać o estetykę swojego stroju. Pan Sterczewski powiedział, że czyste buty mają ci, co siedzieli na kanapie w czasie kampanii wyborczej, że zazdrości im czystych butów. No, widać, że jest to bardzo rezolutny młody człowiek, miał ładnych parę dni do zastanowienia się nad ripostą, no bo stracił rezon, gdy go zapytali dziennikarze właśnie w czasie wręczania zaświadczeń. Zapytali go, co to jest konwent seniorów i prezydium Sejmu. No to akurat pan poseł nie wiedział i powiedział, że musi najpierw napić się kawy, żeby posiąść tę wiedzę. Także tak czy siak, z pewnym opóźnieniem, ale próbuje się jakoś wytłumaczyć. Przy okazji skonsternował być może część swoich koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, ponieważ powiedział, że dobrym kandydatem na prezydenta Polski byłby Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Bodnar. No ale kiedyś widziałem pana Bodnara nawet na własne oczy, był tak uprzejmy się ze mną przywitał w jednej ze stacji telewizyjnych, a zupełnie nie wiedziałem, że pan rzecznik wie, kim ja jestem, że mnie rozpoznaje i zapewniam, że pan Rzecznik Praw Obywatelskich miał bardzo czyste buty i był schludnie ubrany. Rozumiem, że pan według kryteriów pana Sterczewskiego, to pan Bodnar jest jakimś strasznym leniuchem. No, ja mam zupełnie inne zdanie. Pan Bodnar ciężko pracuje, aczkolwiek kładzie akcenty nie tam, gdzie ja bym sobie życzył. No i pani Wielowiejska, tego młodego posła, też nieco skonsternowała swoimi pytaniami i swoją manierą taką lekko lekceważącą. No bo młody pan poseł użył takiego sformułowania, zapytany, co by tam w Sejmie chciał zrobić, to powiedział, Jezu, jest tyle spraw. No to Wielowiejska powiedziała, że wzruszyło mnie to odwołanie do Pana Jezusa. No i tutaj pan Sterczewski znów stracił rezon i powiedział, o, przepraszam. No przepraszam za Pana Jezusa, zupełnie nie wiem, czy to takie jest niestosowne. No, jedno z przykazań mówi, nie używaj imienia Pana Boga nadaremno, to widać było nadaremno, ale platformersi mają widać kłopot ze swoim z jednej strony kodem genetycznym, jakimś tam chrześcijańskim, a z drugiej strony z tym sznytem nowoczesności, który nakazuje im się wstydzić swojego kodu genetycznego, ale to ich problem. A no, myślę sobie, że to tłumaczenie o tych brudnych butach, że miał taki zapierdziel, to mi się przypomniała ta historia o tych robotnikach, co tak na budowie zasuwali z pustymi taczkami, bo nie mieli czasu ich załadować. Warto zapytać też pana posła, czy w swoim tym intensywnej pracy politycznej ma czas chociażby umyć uszy i następnym razem prosił, żeby któryś dziennikarz sprawdził, czy ma czyste uszy. Może to być jakiś wyznacznik kompetencji posłów opozycji. Nie wiem, nowe czasy, nowe kryteria.
Chodzą też takie słuchy po mieście, że ma się integrować lewica jeszcze bardziej. Powstaje takie oto pytanie, czy Wiosna włączy się do sojuszu lewicy demokratycznej, czy powstanie jedna partia. No, pan Zandberg też w wywiadzie wcale nie wyklucza takiej możliwości. Sam jednak nie bardzo ma ochotę wpisywać partię, swoją partię Razem do sojuszu lewicy demokratycznej. Pytany mówi, no być może tak będzie. Myślę, że pan Zandberg tutaj jakiś sprytny plan sobie układa, żeby te partie cyników i modernistów lewicowych pożenić, a sam zostanie z boku, jak taki szczery marksistowski lewicowiec. To tak, tak może być. Tak czy inaczej widzimy, że ten sojusz amatorów wspólnych żon z amatorami wspólnych dzieci realizuje się w najlepsze. Nie wiem, amatorem czego jest pan Zandberg, jego ugrupowanie. No wiadomo, że ci starzy komuniści z SLD, dawniej z PZPR-u, przedtem z PPR-u, niektórzy jeszcze korzeniami rodzinnymi sięgają czasów komuny przedwojennej. A no wiadomo, ten idea wspólnych żon była jednym z takich atrakcyjniejszych punktów programu bolszewików. No a wspólne dzieci, to wiadomo, no, o co kaman, te wszystkie LGBT-arskie sprawy, edukacja seksualna. I to jest właśnie to, co ma zrealizować projekt tych wspólnych dzieci, do których mieliby dostęp rozmaici seksedukatorzy i nie tylko oni. A myślę sobie, ta piosenka pani Majki Jeżowskiej, wszystkie dzieci nasze są, mogłaby stać się takim hymnem nowej lewicy. Nie wiem, czy pani Jeżowska się na to zgodziła, tak czy inaczej te wspólne dzieci ze wspólnymi żonami, no to powiedzmy sobie, to tak instytucjonalnie nie bardzo wyszło, ale w praktyce tak, no bo wiadomo, że pewne takie relacje męsko-damskie znacznie się poluzowały w ciągu ostatnich, zwłaszcza dwóch pokoleń, ale te wspólne dzieci to program jest, który widać realizuje się bardzo szybko na naszych oczach. No powstaje też takie pytanie, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, ugrupowanie, które uważaliśmy już za mocno wyczerpane ze swojego potencjału i pomysłów, a staje się jedynym beneficjentem tego jednoczenia lewicy, czy pożre koalicjantów. No widać, że to jest bardzo bardzo prawdopodobne. Tak czy inaczej, jednym z takich punktów, haseł nowej lewicy, która gada wciąż o równości, o prawach kobiet i tak dalej, to o tym się dużo mówi. Okazuje się, że w Polsce, gdzie tak ta narracja wskazująca, że kobiety są szczególnie jakoś udręczone, jest zupełnie bezzasadna, ponieważ okazuje się, że różnice w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce są w skali europejskiej bardzo niewielkie. Najgorzej, paradoksalnie, na tym polu wypadają Brytyjczycy i Niemcy. Dzisiaj jest Dzień Równości Płacy, Europejski Dzień Równości Płacy i sporządzono taki komunikat, z którego jasno wynika, że w Unii Europejskiej kobiety średnio zarabiają mniej od mężczyzn o 16%. Najmniejsze różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn występują w tej wyśmiewanej bardzo często Rumunii. Rumunii tylko 3,5%, Polska jedynie 7%, Szwecja, ojczyzna postępu, aż 12%, Wielka Brytania 20%, Niemcy 21% różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn, a to oni cały czas nam gadają o jakichś standardach europejskich, hipokryci. No, tam, gdzie lewactwo i polityczna poprawność, tam występuje w praktyce dyskryminacja, a w społeczeństwach takich, no, które uważają niektórzy za konserwatywne, a nawet zaściankowe i zacofane, z racji tradycyjnych wartości jest szacunek dla kobiet, a nawet przywileje. No i tutaj w kwestiach płacowych w zasadzie w Polsce nie mamy sobie nic do zarzucenia, to my powinniśmy reszcie państw europejskich wystawić na tym odcinku jakiś rachunek. Tyle o lewicy. Trzeba też omówić, co wyprawia podająca się za prawą
część sceny politycznej Konfederacja. Pan Kulesza wypowiedział się, oceniając rządy Prawa i Sprawiedliwości, i powiada: bardzo słabym punktem ostatniej kadencji jest polityka zagraniczna, która wręcz uderza w polską suwerenność. Porzucanie twardych polskich interesów w imię mrzonek jest ogromną stratą. I oczywiście gada pan Kulesza o amerykańskiej ustawie 447. No, czyli rozumiem, że Konfederacja do spółki z Czarzastym, z Anbergiem i z Chetyną chcą obalić rządy Prawa i Sprawiedliwości. Z Biedroniem zrobią tęczową generalną gubernię. Bardzo mnie interesuje ten aspekt, że bardzo słaby punkt ostatniej kadencji jest polityka zagraniczna. Rozumiem z tego, że Konfederaci ustami pana Kuleszy wyrażają tak czy inaczej większy szacunek dla linii politycznej poprzedników Prawa i Sprawiedliwości, czyli nachalnej integracji europejskiej, fatalnych umów gazowych z Rosją i tak dalej, i tak dalej. To im nie przeszkadza. To ostatnia kadencja według Kuleszy jest szczególnie haniebna. No i te mrzonki, ja przypomnę, że określenie mrzonki jagiellońskie jest ulubionym sformułowaniem pana profesora Smolara z Fundacji Batorego, i to on piętnuje Prawo i Sprawiedliwość za te mrzonki jagiellońskie, czyli budowę Międzymorza. Widać, Konfederatom to też zęba wywietrzało. Ja przypomnę, że jeszcze gdy Ruch Narodowy istniał, no to współpraca z Węgrami, Słowakami, no jakoś się rozwijała. Dzisiaj widać, nikt nie chce z tym towarzystwem gadać z tamtej strony. A, trudno. Czyli należy rozumieć, że za Platformy Obywatelskiej polityka zagraniczna była okej, Konfederaci jej nie piętnują. Wtedy, gdy wydarzył się Smoleńsk, gdy sprawa uchodźców była gorąca, gdy próbowano nas wepchnąć na chama do strefy euro, to pana Kuleszy w ogóle nie mierzi. A tylko ostatnia kadencja. A dlaczego ostatnia kadencja tak kłuje w oczy konfederatów? No bo oczywiście relacje ze Stanami Zjednoczonymi nabrały rumieńców, mamy kontrakty gazowe, mamy współpracę medyczną, onkologiczną, mamy co najważniejsze współpracę wojskową. No to oczywiście na Kremlu się nie podoba i konfederaci utyskują. Ruska propaganda działa. Zapytajcie pana Kuleszę, dlaczego piętnuje akurat zacieśnienie współpracy polsko-amerykańskiej. To, że akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że premier Izraela zrównał antypolonizm z antysemityzmem, to się też nie podoba konfederatom. Dziwne. A rządy Platformy zupełnie są dla nich bez zarzutu. Jak mówię, ruska propaganda działa. Miejcie na tych chłoptasi oko. Wiadomość z nieco dalszych zakamarków naszego świata. Otóż Chiny komunistyczne. Często wspominam o losie nieszczęsnych Ujgurów, mniejszości narodowej muzułmańskiej żyjącej na zachodzie Chin komunistycznych. No, z racji swojej odrębności etnicznej, kulturowej są prześladowani. Milion Ujgurów jest w obozach koncentracyjnych, ale żeby nie brakowało mężczyzn w domostwach ujgurskich, no to władze komunistyczne spowodowały to, że urzędnicy chińscy lądują w łóżkach Ujgurek, których mężowie są więzieni. No, ten proceder trwa już od roku 2017. Członkowie partii komunistycznej, Chińczycy Han, czyli ci Chińczycy tacy chińscy, są kwaterowani w domach Ujgurek i jest taka linia budowania jedności etnicznej, tak to pięknie się nazywa. Oni biesiadują, siadają przy stole, ale i wchodzą do łóżek Ujgurek ci komunistyczni aparatczycy. No, podobno jest to podyktowane konieczność to spanie razem tym, że tam jest dosyć zimno i taki zwyczaj jest w ujgurskich domach sypiania dwie, nawet trzy osoby. No i ci urzędnicy Han, komuniści, włażą do łóżek nieszczęsnych muzułmańskich Ujgurek, zapewne nie tylko po to, żeby tam się ogrzać i zdrzemnąć.
Jest to rodzaj według mnie czystki etnicznej przez łóżko. No, widać komunistyczna idea wspólnych żon w Chinach jest realizowana, wspólne żony. No oczywiście nie każdy może sobie tą żonę uwspólnić, trzeba być oczywiście Chińczykiem Han i do tego komunistycznym aparatczykiem. No czegoś takiego to jeszcze świat i ludzie nie widzieli. No i taka wiadomość ostatniego weekendu z Polski. Otóż pan Kosiniak-Kamysz przełamał lody i zasugerował, że chętnie wystartuje w wyborach prezydenckich. No, do tej pory opozycja ględziła o wspólnym kandydacie, jakichś prawyborach i innych tego typu bzdurach. Pan Kosiniak-Kamysz nie ma zamiaru tutaj czekać, aż ktoś go tam namaści. Niektórzy twierdzą, że to sam Tusk mu tam poklepał po ramieniu i powiedział startuj, startuj. No to by było bardzo dziwne. Ale tak czy inaczej, to bardzo dawna lider PSL-u nie wystartował w wyborach prezydenckich. Przypomnę, że w roku 2015 wystartował no, mniej znany polityk, którego tam nazwisko nikomu nic nie mówiło. Pan Jarubas nam wielkiego wyniku nie zrobił, a tymczasem PSL robi rzut na taśmę. Kosiniak-Kamysz, szef partii, no i tutaj proszę bardzo, idzie na całość. Oczywiście ja przypuszczam, że on tam nie zbierze głosów tej całej opozycji, no bo teraz PSL udaje partię taką bardziej centroprawicową, mają pana Biernackiego, prawicowego, z prawicowym szyldem polityka wywalonego z Platformy przez Schetynę, mają pana Michała Kamińskiego, dawnego pisowca, ZHN-owca, nawet NOP-owca. A nie chodzi o tych antyszczepionkowców, tylko Narodowe Odrodzenie Polski, także już bardziej na prawo być nie może. I ja myślę sobie, że Kosiniak-Kamysz, cały PSL chce, że tak powiem, przez te 4 lata przeprowadzić jako rywal tej tęczowej flagi platformersko-SLD-owskiej, a taki centrowy, przez te 4 lata tam pewnie będzie robił rozmaite umizgi do Prawa i Sprawiedliwości i zapewne wtedy może chcieć za 4 lata stać się koalicjantem przy władzy z Prawem i Sprawiedliwością, jak już tam ten czyściec sobie zorganizują i będą już ludowcy udawać centro prawicowców, konserwatystów, zechcą pewnie z PiS-em wejść w jakiś alians, być może PiS straci popularność, no 2 kadencje to zawsze coś tam przykrego się przytrafi i jakiś sojusznik będzie potrzebny i myślę, że na to czyha Kosiniak Kamysz, bym radził, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości uważali na tę sprytną zagrywkę. Kalendarium, moi drodzy. 1660 rok, czwarta wojna polsko-rosyjska, kapitulacja wojsk moskiewskich pod Cudnowem przed armią koronną hetmana Lubomirskiego. Ostatnie zwycięstwo tak naprawdę w polu Polaków nad Rosjanami. 1700, oczywiście przed rokiem 1920. 1790 założono cmentarz powązkowski w Warszawie, 1794 powstanie kościuszkowskie, wojska rosyjskie zdobyły Pragę, tą Warszawę prawobrzeżną, dokonały rzezi 20 tysięcy cywilnych mieszkańców. A w roku 1981 doszło do spotkania Głęb, Jaruzelski, Wałęsa. No, miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego. I świat. 1813 rozwiązano Związek Reński. Związek Reński to była konfederacja państw niemieckich w sojuszu z Francją, przeciwko Prusom między innymi. 1904 we Francji wybuchła tak zwana afera Fiszkowa, dotycząca pomijania praktykujących katolików przy awansach wojskowych. Na trop afery wpadł i oskarżył generała André, nacjonalistyczny deputowany Gabriel Siveton. To był rok 1904. Siveton odkrył, że antyklerykalny minister wojny generał André klasyfikował oficerów w projekcie list awansowania według takie były 2 kategorie. Korynt, oficerowie do promowania i Kartagina do odrzucenia przy awansach. Fiszki zawierały określenia typu klerykał, klerokaraluch, klerokanalia, klecha czystej krwi, jezuityzujący, jeszcze raz, jezuityzujący. Chodzi
na procesję po cywilnemu, uczestniczył w mszy z okazji pierwszej komunii córki, otrzymał błogosławieństwo papieskie dla swojego małżeństwa, a nawet ma bogatą żonę. Oczywiście minister wojny okazał się masonem. Co ciekawe, Gabriel Siveton, ten, który to ujawnił, zmarł w tajemniczych okolicznościach. Niektórzy twierdzą, że popełnił samobójstwo, inni został zamordowany przez masonów. W 1911 paryski dziennik Le Journal opublikował artykuł o romansie Marii Skłodowskiej-Curie z fizykiem Paulem Langevinem. To wywołało nagonkę na Skłodowską, oskarżaną o rozbijanie zdrowej francuskiej rodziny. Ha, proszę bardzo. 1918, pierwsza wojna, Austro-Węgry podpisały akt kapitulacji. W 1940 zamknięto polską ambasadę w Bukareszcie. W 1956 rozpoczęła się interwencja wojsk radzieckich w celu stłumienia rewolucji na Węgrzech neutralnych. W 1973 w Holandii z powodu kryzysu naftowego wprowadzono obowiązkowe niedziele bez samochodów. Rok 1980. Ronald Reagan wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W roku 1995, po zakończeniu wiecu pokojowego w Tel Awiwie, żydowski prawicowiec Amir zastrzelił premiera Icaka Rabina. No dlatego, że ten był zwolennikiem pokojowych negocjacji z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. W roku 2008 Barack Obama został wybrany na prezydenta jako pierwszy czarnoskóry Amerykanin. Urodzili się w 1925 Aleksandra Śląska, aktorka znana z roli Królowej Bony. W 1952 Hanna Gronkiewicz-Waltz. Co ciekawe, w roku 1995 kandydowała w wyborach prezydenckich, popierana przez, uwaga, kto popierał Gronkiewicz-Waltz w 1995? Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, Zjednoczenie Polskie, Partia Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna, część Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Negatywną kampanię pod jej adresem prowadziło m.in. Radio Maryja. Gronkiewicz dostała niecałe 3% głosów. No jak mówię, udawała taką Polkę katoliczkę wtedy. W roku 64 urodził się Witold Gadowski, dziennikarz, publicysta, poeta, prozaik. No wszystkiego dobrego, panie Witoldzie, nie wiedziałem, że jesteśmy z jednego rocznika. I pytania. Kilka dni temu pytali mnie państwo o sprawę tej nocnej wymiany tablic na grobie nieznanego żołnierza. Tam była miejscowość o nazwie Bircza. Na pierwszej tablicy uwidoczniona, na drugiej tej tablicy w nocy w minionej już nie było tej nazwy miejscowości. Zobowiązałem się zgłębić zagadnienie i to była decyzja o wymianie podjęta przez ministra Macierewicza i z pierwszej ręki, z najlepszego źródła wiem, że nazwa Bircza, to była tam bitwa między tymi banderowcami, a mówiąc krótko, sowieckimi, wojskiem sowieckim. Nazwa Bircza znalazła się na tablicy bez wiedzy Antoniego Macierewicza i Antoni Macierewicz nakazał nową tablicę wykonać bez podania tej miejscowości, no bo to jakoś tam niespecjalnie było związane z akurat z polskim czynem zbrojnym. Także ten dawny szef IPN-u ukraińskiego miał rację. Tylko jak mówię, tutaj Antoni Macierewicz, nie było jego zgody na ten napis Bircza, dlatego kazał zdjąć. I to jest informacja, tak powiem, z pierwszej ręki. Jakie ma pan zdanie o kandydatach PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Piotrowicz, Pawłowicz, Hojna, Duch. Czy takimi kontrowersyjnymi kandydatami PiS nie wystawia się na obstrzał? Jakich by nie podał, to będzie obstrzał. A są osoby przynajmniej kompetentne, pyskate i skuteczne. Ale pani Hojna, Duch, no w tej komisji VAT-owskiej, tak. Sypnęła, jak było naprawdę, no to już jest, a jest osobą spoza PiSu, to oczywiście, to jest taki, uważam ją za taką, no, za apolitycznego fachowca. Pełniła wiele ważnych funkcji w czasie swojej kariery urzędniczej, także myślę sobie, że to, że akurat przed komisją powiedziała, jak naprawdę było,
to był przełom w pracach tej komisji. No, pani Pawłowicz, no, osoba, która w ostrym języku, ale jednak wykształcenie ma właściwe, a pan Piotrowicz, no, boksował się z tymi tematami reformy sądownictwa od dawna. Ja mówię, kogo by PiS nie podał, to będzie źle. To niech przynajmniej będą tacy, którzy nie będą się pierdzielić ze swoimi wrogami. Bardzo dobra decyzja. Niektórzy zarzucają PiS-owi, że tam taki miękki i tak dalej. To nie będzie miękko, przynajmniej to będzie na ostro i bardzo się cieszę. Wicepremier Gowin stwierdził, że położy się rejtanem, jeśli ktoś będzie próbował ograniczać wolność słowa zwolennikom gender. Czy to znaczy, że przyszłe pokolenie będą całkiem zindoktrynowane? Czy Gowin nie wykorzystuje wielkiej przewagi PiS w Sejmie, by przepchnąć kwestie niezgodne z linią PiS? No i ja, moi drodzy, nigdy nie byłem zwolennikiem pana Gowina, bo uważam, że to jest reprezentant takiej strony bardzo ugodowej, a nawet miękkiej linii. Co innego wolność słowa, to ja też jestem za wolnością słowa, tylko w obie strony ma być wolność słowa, a co innego przyzwolenie na terror homopropagandy. Ja myślę, że pan Gowin powinien jasno przedefiniować, co to znaczy wolność słowa, a co innego przyzwolenie na terror homopropagandy. I trzeba obserwować, co będzie pan Gowin robił, bo powiem szczerze, mam duży niedosyt, jeśli chodzi o wykorzystanie kompetencji ministra do spraw tamtych uniwersyteckich. Pan Gowin, mówiąc krótko, malując narzędzia, nie robi nic. Wiem, że PiS to nie jest idealny plan, żeby rozliczać komuchów i stawiać im poważne zarzuty, tylko czy patrząc na obecną doktrynę i niechęć prawych do innych wyborów niż prezes, czy jest jakaś inna opcja, by głosować w wyborach prezydenckich? No proszę Państwa, z przykrością stwierdzam, że tutaj akurat strona patriotyczna nie ma wielkich możliwości. Nie mamy wielkich możliwości ruchu. Lepiej, że tak powiem, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. O, żeby nie narobić strasznych głupot, to czasem trzeba z zaciśniętymi zębami podjąć pewne decyzje i tyle w temacie. Ja nie widzę żadnego kandydata ideowego konserwatysty, patrioty do tego, który by mógł być prezydentem Polski. No ktoś mówi Korwin-Mikke. No Korwin-Mikke to powiedzmy bardzo inspirująca postać, ale nigdy ja nie zauważyłem, żeby pan Janusz Korwin-Mikke był szczególnie przywiązany do tak zwanych wartości patriotycznych. A nigdy Unia Polityki Realnej nie była jakimś ugrupowaniem takim en bloc, biorącym udział w przedsięwzięciach jakichś rocznicowych, patriotycznych i tak dalej. No niektórzy lokalni działacze tak, ale pan prezes to jakoś unikał jak diabeł święconej wody takich imprez o charakterze patriotycznym. No cały czas coś zachwycał rozmaitymi rosyjskimi przywódcami, jako jakiegoś tam cara nazwał najlepszym królem Polski. No dobra. Niech tak będzie, ale pan Janusz Korwin-Mikke, o ile jest postacią barwną, to nie uważam go wcale za polskiego patrioty o charakterze narodowym, tyle w temacie. Dlatego na pana Dudę trzeba będzie głosować. Mam nadzieję, że nie będzie nas tutaj szczególnie konsternował, że ta decyzja i wrzucenie kartki z krzyżykiem przy jego nazwisku nie przysporzy nam dylematów moralnych. To tylko o to proszę i tyle. Co pan sądzi o nowym ambasadorze Izraela mieszaniu się do polskiej polityki? No, nie miejmy złudzeń, że w momentach kryzysów politycznych w Izraelu nie będzie rozmaitych huczków. No tam jest kryzys, bo wiadomo, że stara ekipa przegrała wybory, powstaje nowy rząd. To jest ta pani poprzednia, ta Azari, już przestała być ambasadorem, bo myśleliśmy, że była najgorszym ambasadorem. Nie, nowy będzie też fikał. Myślę, że nie jest rolą ambasadora recenzowanie stronnictw politycznych, no tam o Konfederacji coś tam się wypowiadał, ja też mam o nich złe zdanie, ale to nasza sprawa w domu, a nie prawda izraelska. No to, że akurat Konfederaci dużo mówili o tej ustawie 447, no to niech tam sobie mówią, taka ich linia, ale to nie ma nic wspólnego z Izraelem, bo to akurat są kwestie roszczeń tych organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych, a nie z Izraela. Jeżeli coś pana ambasadora martwi, no to nas powinno martwić, że to polski ambasador w Izraelu był zaatakowany na ulicy, a żaden izraelski ambasador w Polsce nigdy. To świadczy o wyższej kulturze politycznej Polaków. No ale tak czy inaczej tam mają jakiś tam bałagan, strajk w tych ambasadach pracowników, nie wiem, tam pieniędzy nie mają czy co, także mają jakieś tam
tak naprawdę duże zamieszanie wewnątrz Izraela, jak mówię, okres powyborczy, zmiana ekipy rządzącej, no, strajk tych pracowników czy coś tam. I ja bym prosił, żeby jednak politycy izraelscy nie pogarszali relacji polsko-żydowskich. No mi to nie jest do niczego potrzebne, a myślę, że Żydom też nie. No ale z drugiej zaś strony to weźmy też pod uwagę, że nasi ambasadorowie, jak tam strofują na przykład Niemców czy inne państwa, które tam ktoś powie czy napisze o polskich obozach koncentracyjnych, no też ktoś może powiedzieć, że wtrącają w tamte sprawy. No ambasador jest po to, żeby tam się, prawda, odzywał, a my szczególnie powinniśmy jednak zwracać uwagę, kto się odzywa w naszych sprawach, bo myślę sobie, że my nie będziemy układali scenę polityczną izraelską, chociaż krytykujemy wypowiedzi wielu polityków, nie zgadzamy się z nimi. No i to działa w obie strony. Ja podkreślam, oczekuję wreszcie u polityków izraelskich więcej roztropności, o którą są od dawna podejrzewani Żydzi. Czasem niesłusznie, jak widać. Czy w tej kadencji Sejmu uda się zreformować sądy? Bo ja sądzę, że nie. No, nie wiem, ja bym chciał, żeby wreszcie polskie sądy były ostoją prawa i sprawiedliwości z małych liter, a czy tak będzie, to ja nie wiem. Kompletnie pijany sędzia z opuszczonymi spodniami leżał na chodniku w centrum Lublina. Myślał, że jest w Krakowie. To nagłówki z dzisiejszych gazet. Kiedy reforma... Tak było? No muszę sprawdzić, bo w Warszawie byłem, to nie miałem dostępu do lubelskiej prasy. Sprawdzę. Kompletnie pijany sędzia z opuszczonymi spodniami. Przecież to zimno, to tak nie może. Na wilka można dostać. No ja bym wolał, żeby zawilczenie stanu sędziowskiego nie było zbyt ostentacyjne. Zobaczę, co tu Kaman może. Nie wiem, czy nie znam tego sędziego, byłem ławnikiem. No ale jak widać, no, sędzia też człowiek, a przecież no co, w pracy nie pił. To co Kaman. Oczywiście żartuję sobie, żartuję. Jak tak jest, to rzeczywiście będzie powód do tego, żeby jednak podnieść kryteria, szczególnie w tych grupach zawodowych, bardzo istotnych z punktu widzenia solidności państwa. To wszystko, wszystko. Spotykamy się jutro też około 21:00, się trochę później, bo chciałem tweeta z panem Pietrzakiem obejrzeć, dlatego to opóźnienie, jutro 21:00. Dziękuję państwu za wsparcie, nawet miesiąc się zaczął. Kto może, to bardzo proszę mnie wspierał nadal, mam te procesy sądowe. Wiedzą państwo, to nie są rzeczy ani miłe, ani tanie. Do jutra. Czołem Wielkiej Polsce.